to włącza. Cześć, Franek Przyracki. Rysiek Stefankiewicz. Jesteśmy w Deepspocie po drugim nurkowaniu z Ryśkiem, a Rysiek jest naszym gościem z dosyć wyjątkową historią. Rysiek, kiedy zacząłeś nurkować? Zacząłem nurkować w 1969 roku na pierwszy stopień w Powidzu. Była szkółka płetwonurku, założyła Straż Pożarna w Żyrardowie i żeśmy jeździli ze strażą z Sieradza i z Łowicza. To był obóz płetwonurku w Powidzu, w Anastazewie dokładnie. Okej, 69. Tak. I miałeś wtedy ile lat? 60, 51 i... 18. 18. Na 18, no. Bardzo dobrze. I po tym zrobiłeś, byłeś ratownikiem też, tak? Tak, cały czas byłem ratownikiem, to zdobyłem 16 lat w Warszawie na basenie na rozbrat. No, wszystko, znajome rewiry. No. I później, do kiedy nurkowałeś, jakby kiedy się skończyło? Jaki stopień osiągnąłeś? Osiągnąłem stopień, dawniejszy stopień średni, na wyższy byłem na obozie, ale nie po prostu nie zdobyłem go, bo zachorowałem i po prostu musiałem przerwać obóz. I który to był rok? To był rok zaraz 69, 72, 3. Okej. Okay. A kiedy ostatni raz nurkowałeś, zanim tutaj się pojawiłeś? No w tym na obozie. Na obozie. 73. Tak, na obozie. Czyli to było 12 lat przed moim urodzeniem. Tak. To potem nie miałem możliwości, chciałem. Ale nie było tak, żeby gdzieś było nurkować czy coś takiego, bo szkółek było bardzo mało. Przeważnie tylko przy strażach pożarnych były szkoły, ale w centralnej Polsce tego nie było. Jesteś oryginalnie stąd, z okolic Żyrardowa, czy tak, dobrze tak. to zapamiętałem? Tak. No i powiedz, przychodzą 70. urodziny i co pomyślałeś wtedy? Żeby zanurkować. Żeby zanurkować. No, nigdy nie jest za późno. I właśnie no po tych urodzinach, dokładnie. Rysiek do mnie przyszedł, pokazał mi swoją książeczkę płetwonurka, zaświadczenie lekarskie, że jest zgoda. I po co 73, czyli 27 plus 21, po 48 latach przerwy wracamy do nurkowania. Właśnie jesteśmy po nurkowaniu numer 2 i zaraz będziemy na nurkowaniu numer 3. To pierwsze było w styczniu, a dzisiaj robimy 2. Powiedz jeszcze, jak wrażenie, jak to jest wrócić do nurkowania, bo takie, jak się podoba pod wodą? Pod wodą jest bardzo ładnie, tylko po prostu no, jest, że no, nurkować można było, tylko że są kłopoty, no i finansowe i takie, no bo to jednak za godzinę płacić tyle pieniędzy, no, to jest sporo. No, emeryta na to nie stać, jest, żeby tak nurkować, no ale rodzina pomogła. I... Rodzina Ryśka się zrzuca i tutaj co jakiś czas docieramy. A jak się... Jak Ci się podoba? Jak się czułeś po takiej przerwie? Ja sobie nie mogę wyobrazić takiej przerwy, bo sam mam 36 lat, więc 35 jeszcze. No pierwszy raz, zamiast mój błąd był tylko taki, co ja uważam, że najpierw powinienem startować na basenie, popływać. Mhm. A ja jak zobaczyłem tutaj, no to od razu poszedłem na szerokie wody i od razu przyszedłem tutaj do Was, żeby zanurkować. I to może mój był błąd, bo trzeba było najpierw oswoić się z wodą. Tak, ja to, bo Rysiek dostał pracę domową i teraz rzeczywiście przy drugiej wizycie po paru miesiącach o niebo lepszy z niego jest nurek. No już tam powoli dążymy do odzyskania tych stopni. Wykonałem te ćwiczenia, które mi instruktor dał i czuję się lepiej na pewno i trochę więcej mam oparowania, już nie wchodzę w panikę. No pierwszym razem no, trochę paniki dostawałem, jak nie miałem powietrza, czy źle oddychałem, czy coś. No panika była. No teraz się czuję dużo lepiej, no może za miesiąc, za dwa, może się znowu coś odważy. No, siła spokoju. Zobaczymy. No. Basen jak otworzą, na pewno będę chodził. Super. Na 100%. Dobra. I to właśnie jest ciekawa historia Ryśka, którą postanowiliśmy się podzielić, bo na mnie robi monstrualne wrażenie cały czas. No. Dziękuję. Dzięki.